Cześć. W tym filmie omówię takie moje osobiste przewidywania dotyczące przyszłości Bitcoina na nadchodzący okres. Omówię także moją strategię i plany, dzięki którym naprawdę spodziewam się zarobić podczas tego cyklu duże. Pieniądze. I pokażę Ci tutaj również takie największe według mnie narracje na rynku kryptowalut, które zaczynają dopiero swoje własne hostsy i wchodzą tam do czołówki, tak, w tym wyścigu o miano największego trendu 2024 roku. I myślę, że tutaj warto na to też zwrócić uwagę. Pokażę Ci też, jak prawidłowo znaleźć, tak, własną kryptowalutę, która może mieć potencjał, a nie tylko polegać na słowach wiecie, osób z Twittera, bo to nigdy tak naprawdę nic nie wiadomo, tak, im zapłacili, jakby po co byś miał w to wierzyć koniec tutaj omówię również, w jaki sposób możesz stworzyć idealną strategię wyjścia z rynku, abyś nie został na koniec z torbami pełnymi projektów, których po prostu czas już przeminął. to tyle jest najważniejsze. Także no okej, okay, niby tam zarobisz x powiedzmy 10, 20, ale co z tego, jak nie będziesz wiedział, kiedy z tego rynku wyjść. Więc jak tego kanału tu jeszcze nie subskrybujesz, to polecam Ci, żebyś zrobił to teraz. Przycisk masz na dole. Ja tutaj skupiam się na kanale głównie na inwestowaniu długoterminowym w Bitcoin, ale też czasem robię takie bardziej tematyczne odcinki. Oraz też również, jak Cię jeszcze na naszym Discordzie nie ma, też polecam, żebyś sobie na niego wszedł, bo w dziale VIP, który jest kompletnie dla Ciebie darmowy, mamy tradera Dawidka, który już któryś z kolei trade jest tutaj jakby wszedł mu bez problemu. Niemalże 100% tradeów, które on stawia... Są na plus, a on tu już jest z nami praktycznie od 2,5 miesiąca. I do tego właśnie działu masz dostęp za darmo. Już Ci tutaj mówię o co chodzi. A tutaj w zakładce rezultaty VIP tutaj ludzie właśnie się dzielą swoimi zagraniami, które im się udało uzyskać. Między innymi właśnie śledząc debilkę, to są naprawdę bardzo duże i fajne procenty na plus. I jedyne, co musisz zrobić, to po prostu dołączyć do Bybita z linku, który jest w opisie. Jako też jeden z większych tak partnerów Bybita w Polsce, to jest naprawdę jedna z lepszych giełd kryptowalutowych. Mam jeszcze niższe prowizje, niż jakbyś bezpośrednio robił konto pod nim. Dodatkowo też masz dostęp do moich wskaźników, są airdrop, darmowy dostęp właśnie do sekcji na Discordzie, turnieje oraz też darmowy kurs plus do 30 tysięcy dolarów za pierwszy depozyt. Wszystkie linki masz w opisie. I zanim teraz sobie przejdziemy do tego wszystkiego, tak, przyjrzyjmy się, co dzieje się z kryptowalutami teraz i co działo się przez ostatni rok. Bo od tego 2023 roku widzimy, że cena bitcoina rosła, ponieważ już wielu inwestorów spodziewało się tak zatwierdzenia długo wyczekiwanego ETF-a. I w USA było to naprawdę wielkim wydarzeniem dla społeczności krypto, ponieważ firmy tak zarządzające aktywami składały wnioski od tak naprawdę lat, ale SEC odrzucał je jeden za drugim i wreszcie. Tego roku, 11 stycznia, SEC poszło o krok dalej i zatwierdziło 11 funduszy ETF na Bitcoinie, co też spowodowało, że w ciągu pierwszych 6 dni na rynki kryptowalut napłynęło ponad 4 miliardy dolarów. Tak, oczywiście. Inwestorzy mieli zbyt bardzo wygórowane oczekiwania, i potem spadł rynek o 22%. No bo wiadomo, na tych głupich ludziach, co po prostu myślą, o news, 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 yy, pójdziemy do góry, trzeba oczywiście zarobić. I ten pierwszy był spadek zresztą, to też sobie wszystko na moim telegramie rozgrywaliśmy, tak? Tutaj w shorta wchodziliśmy, tutaj tak naprawdę z niego wychodziliśmy, to było idealnie rozegrane. No i pomimo tak, jak właśnie teraz powiedziałem, tych wszystkich wspaniałych wiadomości, oczywiście, jak większość wie, Bitcoin spadł w tym przedziale o około 20%, i prawie tak prawda usunął wszystkie zyski z ostatnich dwóch miesięcy, tak? No bo na przykład nawet dźwignie X5 też usunęło, co jest już raczej małą dźwignią. I to jest taki klasyczny przykład tego o czym wielokrotnie słyszymy, czyli te sell the news, tak? Widzieliśmy, że dzieje się to nie tylko z Bitcoinem, ale nawet z wieloma mniejszymi altcoinami. Więc jeżeli to o czym teraz mówię, jest dla Ciebie ważnym nowym pojęciem, mogę wyjaśnić Ci w prosty sposób, tak? O co mi chodzi? Bo jest to dobrze znane zachowanie na rynku, w którym w zasadzie ludzie kupują na razie plotek, domysłów, tego co słyszą w telewizji i wtedy właśnie istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy odwrotnego, tak? Nie mówimy tutaj o jakimś tam Kowalskim, który o kryptowalutach słyszy, kiedy mówią o nim w TV, lecz o inwestorach po prostu śledzących zmiany i newsy dotyczące różnych aktywów, którzy kupują je w zależności od nadchodzących wiadomości i gdy tylko te wiadomości pojawiają się w głównych mediach i ci inwestorzy są raczej złymi inwestorami, no ale tak już musi być. I była bardzo podobna sytuacja, takich właśnie newsów, które pompowały ceny w górę, a potem wszystko spadło w dół. Było tak też, pamiętam, w 2021 roku. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki coin Meta Hero. No, wiele Polaków straciło na nim dużo pieniędzy, bo to był ten coin Roberta Grina, który tam urósł od ICO razy 200 chyba, więc mega fajnie. Ale był taki tam event w Dubaju, kiedy mieli pierwszy raz zaprezentować tam był taki scanner 3D powiedzmy i ten event był mega bardzo pompowany marketingowo, że tam coś pokażą, nie? tam coś pokażą i wzrosty były naprawdę bardzo duże aż do godziny tego eventu i jak już w końcu to pokazali no to cena poszła piu, nie? <laughs> więc jakby te eventy z Teldenius bardzo często można na nich fajnie zarobić, jak już masz jakieś pojęcie na rynku i wiesz co się święci, no ale idąc dalej, tak, to zatwierdzenie funduszy ETF też było bardzo wyczekiwane i zostało już wycenione na wiele tygodni czy nawet miesięcy wstecz, więc wiele osób właśnie zdecydowało się wycofać zyski w dniu faktycznego zatwierdzenia. Myśmy sobie jeszcze dodatkowo właśnie zagrali shorta, gdy bitcoin osiągnął ten najwyższy poziom od dwóch lat, czyli te 49 tysięcy dolarów, i dokładnie to samo wydarzyło się w przypadku fuzji, na przykład też Ethereum we wrześniu roku 2022. W tygodniach poprzedzających to wydarzenie Ethereum wzrosło o 16%, ale potem spadło o 25% w niecałe 7 dni później. No i co? No jest to taka po prostu powszechna, tak? I powtarzająca się koncepcja w inwestowaniu i jest to raczej taki jeden z powodów, w których zdecydowałem się wejść w shorta na Bitcoin, o czym też mówiłem w niedawnych materiałach na Discordzie, na Telegramie. I teraz przejdźmy dalej i pozwólcie, że powiem Wam, dlaczego jestem nastawiony na kryptowaluty długoterminowo, tak? Bo poprzednie cykle rynku zawsze powodowały znaczny wzrost. Jeżeli sobie spojrzysz, tak, na wykres, to zauważy jak wykładnicze było to zjawisko dla akcji cenowej właśnie Bitcoina też w ostatnim okresie, tak, podczas ostatniej hossy, to kryptowaluta wzrosła ona z 9, nawet mniej z 3000 dolarów do 69 tysięcy dolarów w nieco ponad rok, a następnie osiągnęła no tu właśnie ATH na tym poziomie 39 tysięcy dolarów, czyli wzrosła bardzo dużo. Powód numer dwa to fundusz ETF, tak, od czasu uruchomienia funduszu do Bitcoina napłynęło, uwaga, 4 miliardy dolarów kapitału. Minęło też już kilka tygodni. Tam Grayscale przestaje sprzedawać swoje bitcoiny, więc odpływy spowalniają, a zaczynamy zauważać stały napływ kapitału, który obecnie w dalszym ciągu ciągle i nieprzerwanie rośnie. Według też doniesień BlackRock ma ponad 44. Tysiące bitcoinów, Fidelity ponad 40 tysięcy bitcoinów. Obecnie tempo tego kupna, tak, wynosi około 10 tysięcy uwaga bitcoinów dziennie, więc w skrócie oznacza to, że widzimy zmianę szali typu kupujących, gdzie zazwyczaj byli to inwestorzy detaliczni na rzecz obecnie większej liczby inwestorów instytucjonalnych, którzy ładują swoje torby teraz, gdy po prostu inwestorzy detal detaliczni sprzedają w obawie przed korektą, tak? Też mam taki dużo komentarzy na YouTubie, że. Łukasz co, teraz jeszcze nie kupuję, co nie? Kupię na korekcie. Ja sobie wtedy mówię i myślę, no, żebyś się doczekał w ogóle. Zresztą też tymi moimi wszystkimi myślami dzielę się z wami na telegramie. Ja naprawdę teraz mamy dobrą szalę zwycięstw. Tak naprawdę wchodzi jeden trade za drugim, także polecam Wam tutaj dołączyć. To jest drugi link w opisie. No i możliwe, że moglibyśmy zobaczyć tak tą mega pompę, bo właśnie ustawiające się w kolejce instytucje w czasie poprzedniej hosty napędzały wzrosty. I osobiście uważam, że naprawdę może tak być. Tak, że już tej jakiejś większej korekty nie zauważymy. Przejdźmy jeszcze do powodu numer 3, a mianowicie do faktu, że tutaj SP500 w dalszym ciągu osiągnął ATH tak naprawdę jakiś miesiąc temu, czy tam dwa, i nie zamierza przestawać ciągle pnie w górę. Jest takie powiedzenie, że jak jakieś tam aktywo przebije swoje ATH, no to. Ludzki umysł od razu, okej, okay, to je robimy shorta, tak? Ale dane pokazują jednoznacznie, że tak naprawdę nie wiemy, kiedy ten rajd w górę się skończy. I ja o tym, że tak naprawdę te S500 za niedługo popije swoje ATH, mówię już pół roku w filmach, bo wtedy też pokazałem dużo danych, które powiedziały, że jeżeli się od naszego ATH po tym dołku, który było gdzieś tam na, na dole, zbliżymy do tego ATH poprzedniego na mniej niż 5%, a tak było tu właśnie w tym wypadku w lipcu, 6, tam 7 miesięcy temu, Mówiłem, że te dane pokazują, że zawsze, zawsze powtarzam i teraz to jest tam w perspektywie 100 lat, jak SP500 y, istnieje, SP500 ustanawiało nowe ATH na przestrzeni kolejnych od 30 dni do 227 dni. Teraz oczywiście nie będę szukał, ale tak mówiłem i faktycznie gdzie tutaj się to stało? Po około 140 dniach od tego faktycznie te nowe ATH ustanowiliśmy, tak? Także to się naprawdę bardzo sprawdza i te dane, które tam czasem cytuję w filmach są bardzo, ale to bardzo poukładane. Idąc dalej, to czwarty powód, tak, dla, dla którego jestem byczy, wynika z tego, że w tym roku również mamy rok wyborczy w USA, a historycznie rzecz biorąc lata wyborcze mają tak naprawdę mega dobry wpływ na giełdę. A ostatnim powodem, dla którego jestem również nastawiony byczy w stosunku do Bitcoina i całego rynku jest to, że istnieje jedno powszechne powiedzenie, że wszyscy mamy krypto, abyśmy mogli się wzbogacić. Po prostu musimy zobaczyć ten napływ nowych pieniędzy na rynek, potrzebujemy nowych kupujących, a obecnie jest to bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek wcześniej. Więc przede wszystkim, jak już to też niejednokrotnie powiedziałem, to zatwierdzenie ETF otworzyło drzwi dla nowych pieniędzy, ale jak też mógłbym powiedzieć, dla starych pieniędzy, również które teraz wpływają na nowy rynek. Zgłoszono również, że liczba nowych właścicieli kryptowalut wzrosła o 34% w stosunku do początku roku 2023, co też potwierdza fakt, że powinniśmy tu zobaczyć ogromną liczbę nowych, Inwestorów chodzących na rynek kryptowalut również w tym roku. I teraz, tak, gdy już masz pojęcie, dlaczego jestem raczej byczy na tych rynkach, nawet przy tych wszystkich zmiennościach, przeanalizujmy sobie, jakie kolejne zagrania są teraz moim celem. No I oczywiście tak, Bitcoin, no, ludzie, którzy tam chcą zarobić tam na Bitcoinie czy Ethereum razy 30-40, no wiadomo, że tak się nie stanie. One już mają zbyt dużą kapitalizację, jednak i tak ciągle uważam, że taki. Ethereum, który jest numerem jeden w moim portfolio, Matic, czy też Link, czyli który jest numerem 2 i 3, to jest naprawdę duże altcoiny, aczkolwiek mają bardzo duży potencjał i według mnie jest po prostu bardzo fajnym mindset, żeby trzymać ich jako takie podwaliny w swoim portfolio. No i dużo też osób uważa jest sceptycznie nastawiona do tych małych altcoinów, tak? Mówią, że to jest scam, oszustwo, jedynymi tam prawdziwymi są Ethereum, Bitcoin. No i to jest ok No i takie też osoby, które mają większy kapitał. No ja też już mam trochę większy kapitał, dlatego po prostu trzymam to w tych dużych altcoinach. No ale wiem, że jak tam Macie kryptowalutach powiedzmy 1000 dolarów, no to co będziesz trzymał bitcoina, żeby tam za zarobić 3000 dolarów więcej, jakby nie opłaca ci się. No i trochę to rozumiem, z jednej strony to jest takie coś, że z tym niskim kapitałem trudno sobie w sobie kształcisz takie złe nawyki, przez co będziesz dużo częściej tracił i tego kapitału dużego możesz nigdy nie zbudować, ale z drugiej strony no rozumiem, że po prostu nie opłaca ci się trzymać tego bitcoina, więc to jest takie no... Trochę pomiędzy, tak? Tu nie chcę się z kłócić, no bo też z drugiej strony istnieje naprawdę wiele projektów, które wciąż znajdują się w tej strefie, powiedzmy, średniej kapitalizacji, gdzie wiele z nich jest, bo jest i nie mają żadnej funkcjonalności. Jakieś, nie wiem, nie przynoszą pożytku, tak? Jednak w tej początkowej fazie mogą zrobić wzrost spodwany zainteresowaniem nowym projektem i chodzi o to, żeby po wykorzystywać takie okazje, tak? Tutaj wchodzimy na rynki, szybko z nich wychodzimy, kontynuujemy ten proces z jednego altcoina, widzimy, nie rośnie, potem do drugiego też nie rośnie, do, do, do trzeciego, bo weszliśmy w niego, bo widzimy, że rośnie i tak naprawdę kupujemy go na górce, tak? Idealnym przykładem jest ten Jupiter, o którym już bardzo dużo mówię, bo to jest naprawdę fajny altcoin, jak ten. Trend na solanie się utrzyma, to jest największa jakby giełda deksowa na solanie. To powinno być bardzo, ale to bardzo dobry znak, i ten koń powinien sobie fajnie urosnąć. No ale. Co? No, chodzi o to, że właśnie, tak? Mówię tutaj o altcoinach z fajnym potencjałem, o czym też przed chwilą mówiłem. Ale ludzie są tak zbudowani, nie wiem czemu, że jak coś im nie rośnie w ciągu dwóch dni, to im on, a napierdzielę, to wychodzę idę do tego, co rośnie, tak? Już urosło tam o x%, procent, o x razy, oni w to wchodzą, i po prostu na własne życzenie, ładują się na górkach, jak głupi ludzie. <laughs> Wiecie o co chodzi? A taki Jupiter, gdzie faktycznie wszyscy co chcieli. Czy Team, czy VCKi, czy jakieś duże instytucje musiały skupić również te tokeny z rynku. Nikt nie dostał tych tokenów wcześniej i to się bardzo rzadko zdarza. Więc jeżeli ten trend na nie się utrzyma, to będą tutaj na Jupiterze bardzo fajne i duże wzrosty. I jestem co do tego praktycznie, że przekonany, po prostu trzeba cierpliwości, tak? I zamiast mieć właśnie mindset, że OK, jeszcze nie rośnie, no to mogę, wiesz, więcej sobie skupić na przykład tutaj, bo mam więcej czasu, to takie osoby, a nie rośnie, załadowałem się, jestem na minusie, no to sprzedam na minusie, idę do tej kryptowaluty, która rośnie, a tam się okazuje, że kupił tą, która już tam urosła ileś i po czym za zaczyna spadać, bo kupił na górce, tak? A ta, która nie rośnie i jeszcze jest czas, żeby w nią wejść, to a, co mi tam, ona nie rośnie, więc sprzedam. Jakby w ogóle kompletnie z dupy odwrócony mindset polskiego hazardzisty. Fuj, nie chcę takich widzów. <laughs> wiecie, o, wiecie o co chodzi. Jeszcze wracając, by mi się przypomniało do tego Jupitera. 1,5% ich całkowitej kapitalizacji tokenów posiada Binance, tak? I wiemy, jakby też z przeszłości, że Binance bardzo często te tokeny, które on posiada, prędzej czy po prostu wybija w kosmos nagle, bo chcą na tym też zarobić, tak? A mają 1,5%. To jest około dużo, jak na market cap o poziomie 700 milionów dolarów. Czyli całkowicie ta ilość rozwodniona to jest nawet 5 miliardów, mają 1,5% z tego, więc to jest dosyć dużo, no ale zobaczymy, tak? Jak się tam niecierpliwi, no to ja nic nie poradzę, ja po prostu sobie czekam cię cierpliwie, aż zarobię, tak. Zanim tam przejdę dalej, to teraz przejdziemy do narzędzi. Bardzo fajnym sposobem też również na zarabianie pieniędzy na rynku altcoinów jest podążanie za bieżącymi trendami i aby to zrobić, musisz je po prostu śledzić, tak, lub obejrzeć ten film do końca, powiedzmy. Omówię tutaj wszystkie najważniejsze narracje, więc jeżeli chcesz przeprowadzić taki research dla samego siebie, możesz na przykład wejść, tak, na CoinMarketCap, sobie tu wchodzisz, posortować projekty według kategorii, to sobie klikasz categories, patrzysz, czy jaka tutaj i tak dalej. Od tego warto zacząć. Zrób jeszcze na temat właśnie najpopularniejszych tak projektów z danych kategorii, aby zobaczyć na czym możesz w ogóle być bardziej byczy. E, drugim krokiem jest znalezienie projektów, które znajdują się w dobrym momencie na to, aby zacząć się nimi interesować jest właśnie zweryfikowanie na jakim etapie znajduje się taki projekt. Pod względem akcji cenowej e, możesz zweryfikować o chociażby na przykład na takim dropstabie, tutaj w dziale właśnie accumulation phase of cryptocurrencies. Szczególnie tutaj warte The cat sat on the Twoje uwagi ta zakładka, bo ona właśnie pokazuje, na jakim etapie dany projekt jest, tak? Inną też próbą badania różnych kryptowalut jest podążanie za ludźmi, którzy są od nas o wiele mądrzejsi. Istnieją też organizacje takie jak właśnie Venture Capital, tak? Te VC-ki, w których pracuje mnóstwo inteligentnych ludzi z naprawdę dużym doświadczeniem, i to też jest w jakiś sposób. I na co też warto zwrócić uwagę, można znaleźć wiele takich firm zajmujących się właśnie kryptowalutami. Jeżeli zrobić dobry research, możesz zobaczyć ich współczynnik wygranych na przykład zobaczyć niektóre projekty, w które zainwestowali wcześniej, a wiele z nich pokazuje również publicznie, co zainwestowali, tak, więc to jest fajne I pamiętaj też, że nie musisz inwestować we wszystko, co znajdziesz i wydać się fajne. Możesz po prostu zrobić listę danych projektów i obserwować ich zachowanie, następnie robić kolejne researche i odsiebać te słabsze typy. Możesz też używać na przykład platform, tak, śledzących portfele na danej sieci, obserwować największe adresy i badać, w co one inwestują. Możesz też na przykład przeglądać tutaj wiele różnych kryptowalut, możesz znaleźć wiele na projektach, które weszły tutaj dużą kwotą, kopiować ich ruchy, takiego portfela jak chcesz, jest to po prostu jedna z możliwości i to co Ci pokazałem to tylko niektóre z narzędzi, dzięki którym możesz uzyskać przewagę na rynku, tak, i gwarantuję, że w ten sposób Ty znajdziesz kilka bardzo solidnych projektów, jednak tak jak też wspominałem, nie zakochuj się w danym projekcie, traktuj to jako coś na chwilę, robisz research, jeżeli projekt może dać zarobić, wchodzisz w niego, zarabiasz i wychodzisz, tak, szukasz następnej okazji, nie za Stawaj w projekcie w nieskończoność, bo nie zarobisz nigdy. I tutaj, dobrym właśnie taką regułą, według mnie jest ta czasowość, tak? W oparciu o cykl bitcoina, no bo wiadomo, bitcoin ma te cykle czteroletnie i ja sobie również ustawiłem, że bez względu na to, jaka będzie cena bitcoina, czy każdego innego altcoina na rynku, czy bitcoin będzie za 100 tysięcy, czy tam za 200, czy za 300, czy XRP będzie za dolara, za 5 czy za 10, tak samo z matikiem. I na przykład powiedzmy, że Matic jest za 4 a ja sobie dałem, że chcę go sprzedać za 5, to jeżeli on w tym październiku 2025 roku, czyli w tym momencie, kiedy jest przewidywana na Bitcoinie ten pik hossy, a jestem przewidywany przez cykliczność Bitcoina, to ja po prostu z tego rynku wychodzę, no nie udało mi się tego przewidzieć, tej ceny, ale po prostu skupiam się na tej jakby czasowości, tak, której też mamy teraz fajnie pokazane, monthly ATH timing i gdzieś tutaj właśnie pod koniec, tak, tego roku, Czyli gdzieś, o, tutaj, jak to jest fajnie pokazane, październik, listopad, grudzień powinna być szczyt Hossy. Tak samo jak to było widzicie tutaj. Czyli od poprzedniego ATH kolejne było 47 słupków dalej. Tutaj tak samo, tak? Od ATH po, po, poprzedniego, kolejne było tutaj 49 słupków dalej. I tutaj być może poprzed również, kolejne będzie około 48 48,7. 9 słupków dalej, co da mniej więcej, właśnie październik albo listopad, albo grudzień kolejnego roku. Więc takie mam do tego podejście. Nie skupiam się na cenie, na prognozie cen, bo nie mam pojęcia, tak? Skupiam się na tym, co wiadomo, czyli na cykliczności. A to, czy będzie jakieś mega duże FOMO, te ETF-y, po prostu rozpierdzie na rynku krypto, że bitcoin wzrośnie do pół miliona dolarów, raczej nie. Strzelałbym bardziej w okolicach 160. 80 tysięcy, to jest mój strzał, ale to jest mój strzał, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, chodzi o tą czasowość, tak? bo to jest coś, co możemy przewidzieć na podstawie przeszłości, a tego ile tam osiągnie to jest po prostu nie do przewidzenia, tak? Ale idźmy dalej, bo też waszą rzeczą jest to, żebyś zawsze sprawdzał te media społecznościowe, to czy po prostu założyciele projektów są publiczni, czy istnieją, tak? Na ich temat jakieś dodatkowe informacje. Wierzę też, że taka lista obserwacyjna, którą polecam Ci stworzyć, może Ci wybrać najlepsze projekty i zarobić o wiele więcej niż tam strzelanie w altcoiny na ślepo. I spośród tych wszystkich metod, tak? Researchu do moją ulubioną będzie znalezienie społeczności danego projektu, Czyli dzięki tak, temu community możesz uzyskać dostęp do informacji o wiele szybciej niż szukając samemu. tak, Możesz otrzymać tam również jakieś wskazówki, porady, a może nawet ostrzeżenia o chociażby nadchodzącym analogu tokenów lub coś podobnego. No i też bardzo ważną kwestią, jeżeli nie najważniejszą, to naprawdę powinieneś na to zwrócić szczególną uwagę, jest to, żeby nie przepłacać na giełdzie, na której grasz. To jest mega ważne, no bo dużo osób, zaufaj mi, sobie tam zakłada, to na jakiejś losowej giełdzie, niech to będzie, nie wiem, Binance, OKX, obojętnie i tam sobie myśli, że a, i tak mam dużo zer po przecinku, więc w sumie na każdej giełdzie bardzo mało tracę, ale tak, giełdę zakładamy na kilka lat, na cały cykl, na dwa cykle, nie wiadomo ile i tak naprawdę to jest taki fajny symulator, który ci pokazuje tak, że mając 1000 dolarów przy naszej strategii, która jakby jest zyskowna w 60% na dźwigni razy 5 przy ilości 100 trade'ów na Bajbicie zarobimy sobie 1800 dolarów, a na przykład na takim, nie wiem, Binance Byłoby to już tylko 600, czyli 3 razy mniej, tak? A na przykład też nie wiem, na Coinbase, czyli największa giełda w Stanach. W ogóle strategia, która działa, tutaj w ogóle się nie sprawdza tak. Także to są naprawdę mega ważne rzeczy. No i te 100 trade ducho, to tego nie zrobimy, nie wiem, w ciągu tygodnia, ale w ciągu miesięcy, roku, już jak najbardziej i to jest naprawdę bardzo ważne. I tak jak mówiłem, moją ulubioną, realnie, szczerze z cię mówię, giełdą jest po prostu giełda Bybit, gdzie jeszcze, rejestrując się z mojego linka w opisie, jako jeden z największych twórców i partnerów Bybita w Polsce, mam jeszcze niższe prowizje niż te, które tutaj widzisz, więc to jest naprawdę bardzo ważne. Plus oczywiście wszystkie te tutaj rzeczy i benefity, o których Ci mówiłem wcześniej, tego nie znajdziesz nigdzie Indziej, plus tego naszego tradera, który naprawdę tutaj robi fajne, mega dobre wyniki, więc polecam Ci to po prostu zrobić. I teraz wracając do tematu altcoinów, tak omówimy sobie teraz niektóre narracje, które moim zdaniem mogą postawić Cię na właściwej drodze. I osobiście jestem bardzo optymistycznie nastawiony do niektórych z tych projektów, i właśnie dlatego zdecydowałem się zainwestować w kilka, które dziś wymienię. Pierwszą narracją, na którą powinieneś zwrócić uwagę, jest gaming w krypto. I koncentruję się na umożliwieniu gra. Zarabiania pieniędzy, grając po prostu w gry. I nadal uważam, że rozwój gier zajmuje wiele, wiele miesięcy, biorąc. To pod uwagę, że nawet tam, podczas ostatniego bull runu, tak, tutaj widzieliśmy szalone zyski z projektów takich jak Sandbox, jak Axie Infinity. To, tak jak mówiłem już niedawno w materiale, nie są to gry takiej jakości, jak prawdziwy gracz mógłby oczekiwać. I też aktualnie pojawiają się ciągle nowe projekty, coraz większe firmy zaczynają mieć jakby ten rynek na celowniku, więc również i ty powinieneś się nim zainteresować. Jestem tutaj optymistycznie nastawiony do branży gier, tak, ale też z drugiej strony nie zainwestowałbym. Przynosi całego mojego życia tylko tę jedną narrację, ponieważ zawsze istnieje szansa, że tradycyjne firmy zajmujące się grami zrobią zwrot w kierunku krypto i w wyniku czego całkowicie rozwalą te różne projekty próbujące tworzyć gry, tak? Wyobraźcie sobie twórców Fortnite czy Call of Duty, tak? Na przykład, nie wiem, Activision wchodzi na rynek i jeżeli te firmy się tutaj pojawią, jedyne, co musisz zrobić, to zmienić backend, tak aby gracze, zamiast tylko kupować skórki i wyrzucać pieniądze, mogli także zarabiać mhm. na grze. Następną narracją jest BRC20, o którym też już myśmy rozmawiali kilka razy na kanale i nadal jestem optymistycznie nastawiony do tego, co nam się dzieje. Podobnie jak w przypadku przejęcia tokenów Ethereum i ERC20, nadal tutaj istnieje duży potencjał, właśnie bitcoina wkraczającego w przestrzeń tokenów i kontraktów, i też aktualnie zaobserwowaliśmy tak duże wycofanie, szczególnie że bitcoin niedawno spadł, i oczywiście będziemy widzieć tak wpływ zachodzący na tej warstwie względem bitcoina, ale myślę, że jest to całkiem dobra. Rzecz, kolejna narracja to jest oczywiście AI, tak? Wyobraź sobie potencjał tej sztucznej inteligencji zmieszany ze światem kryptowalut. Wierzę, że jest. Ogromny i będzie mnóstwo różnych przypadków użycia sztucznej inteligencji z kryptowalutami. Jest jeszcze trochę za wcześnie, aby zobaczyć, który z tych konkretnych projektów może być tym najlepszym. I dzieje się tak dlatego, że obecnie widzimy problem złożony z dwóch rzeczy, tak? Po pierwsze, wiele firm, wiele projektów po prostu dodaje AI do opisu projektu, mimo że. Nic nie ma z tym wspólnego, a po drugie też sztuczna inteligencja jest wciąż w bardzo takich prymitywnych tak, stadiach, więc tutaj nie wiemy jeszcze, jak można to wykorzystać po prostu w pełni. Na kryptowalutach. Warto jednak dodać, że tam, gdzie faktycznie widzimy przypadek użycia tak, tej sztucznej inteligencji, zapewnia ona wartość dla inwestorów. Tak. Sam od długiego czasu mam na oku na przykład kryptowalutę Render i też uważnie śledzę rozwój projektu. Na naszym też Discordzie inwestujemy w projekt od zeszłego roku, dzięki czemu już teraz możemy mówić o dużym plusie, a uważam, że to i tak dopiero jest początek. Tak. Z pewnością to jest jedna z narracji. W których możemy spodziewać się dużych fajnych wzrostów. No i szacuje się, że też sztuczna inteligencja może wnieść do światowej gospodarki aż 15,7 biliona dolarów do 2030 roku. Więc naprawdę może być ciekawie. Następną narracją, która może być na topie, będzie to według mnie RWA, czyli zwane jako tokenizacja aktywów ze świata rzeczywistego, tak? Są to takie aktywa materialne, które istnieją w świecie fizycznym, takie jak sztuka, jak kontrakty towarowe, jak chociażby dokumenty i te RWA to trend, który polega na wprowadzeniu tak? Wszystkich tych rzeczy ze świata właśnie fizycznego po prostu do przestrzeni krypto i tu jestem też bardzo optymistycznie nastawiony do tej narracji. W tym roku na przykład Avalanche, tak? Wykonał świetną robotę, nie wiem jak wysoko tutaj możemy go zobaczyć, jak daleko zajdzie cena. Krążą pogłoski, że możemy przewyższyć nawet Solanę i wspiąć się na wyższy poziom. Jednak patrząc na to, co się dzieje w sieci Solany, myślę, że na pogłoskach się skończy. I te RWA może stać się taką jedną z czołowych narracji, a tutaj mówię o oparciu o coraz większe zainteresowanie tym trendem ze strony dłuższych korporacji, ponieważ też projekty tego typu pozwalałyby im na tokenizację swoich aktywów, akcji spółek oraz otwierałyby bardzo duże możliwości, szczególnie dla Gigantów takich jak BlackRock, a wiemy, że idą za tym duże pieniądze. I kolejna narracja to są memcoiny. Tak, to brzmi głupio, ale pamiętaj że też, na każdym bulwaranie memcoiny te przynosiły zdecydowanie największe zyski, chociaż też najciężej jest się jest po prostu w nie wstrzelić. tak? Bo kiedy mówisz, że kryptowaluty są nieprzewidywalne, że to hazard to coś, co powinieneś się właśnie spodziewać straty wszystkich pieniędzy. To właśnie to są koiny tylko to kolejny poziom w takiej grze hazardowej, bo to jest hazard do kwadratu. Więc bądź ostrożny, najprawdopodobniej projekt tego typu spadnie ci do zera. Dlatego żaden projekt nie przeznaczaj więcej niż 1% twojego portfolio, bo stracisz, ale również masz szansę zrobić najwięcej wszystkiego. Jakieś zyski razy 100 nie są wcale nieprawdopodobne, tak? Więc yy, jest to ciekawe, taki najpopularniejszy, tak, Dogecoin, no pewnie go znasz, no, to też. Tutaj widzisz od jakiegoś tam jednej setnej dolara do pół dolara, więc to dużo jest. I znam też wiele takich początkujących tak osób, być może są one onieśmielone używaniem różnych indeksów i przechodzeniem przez słapy, korzystaniem z zewnętrznego portfela. I wszystkie te sprawy związane właśnie z zakupem memcoinów, zanim trafią na giełdy, mogą być czarną magią, tak? O, tutaj krasna koń od tego tam grafa chyba, tak? No, go nie kupujcie, chociaż patrzcie jak rośnie. Czy to jest w ogóle on, czy nie on? Ja sam już nie wiem. No, więc memcoiny mają największy potencjał, ale uważajcie, bo tutaj najłatwiej po prostu można na stracić pieniądze. Więc słuchaj, generalnie jeżeli chodzi o moją strategię inwestycyjną, no to ja przez całą bezsę tak naprawdę byłem aktywny i to byłoby kłamstwo, jakbym teraz powiedział ci, że ta strategia zaczyna się od teraz. Nie, nie, jakby jestem już na rynku od tak naprawdę 2017 roku. Moją pierwszą bez totalnie przerżnąłem bez wiedzy, bez doświadczenia, ale teraz już jakby na tym etapie, w którym jestem, bardzo sobie dobrze zdaję sprawę z tego, jak bardzo poważną rzeczą i tak naprawdę. Bardzo ważną jest po prostu cykliczność, bo to jest coś w stylu jakby takiego truizmu, który każdy, typu ktoś ci powie, na przykład, pracuj ciężko, to ci się to opłaci, co nie? Takie, co ty gadasz, nie? Albo na przykład, nie wiem, pij mleko, będziesz wielki, nie? To akurat... <grym> wiesz o co chodzi? Nie? Takie jakby zdanie, że cykliczność jest najważniejsza, nie? Pij mleko, będziesz wielki, pracuj ciężko, to ci się opłaci. Jakby takie, że no dobra, 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 sobie tam każdy myśli, ale to jest naprawdę bardzo ważna. Rzecz i tak naprawdę niezwykła. Więc ja sobie skupuję te moje Ethereum, te moje kryptowaluty przez całą BSC. No I teraz już zgodziłem naprawdę potężną ilość. To nie będę ci ściemniał, bo moją podstawą portfela, tym, co posiadam, w 90% jestem nastawiony po prostu na trzymanie, nudne trzymanie długoterminowe do szczytu Hossy w tym październiku mniej więcej plus minus 3 miesiące 25. Roku I wtedy się kaszuje, po prostu kupuję sobie jakieś tam nieruchomości, parę w Dubaju, parę gdzieś tam do gotówki, tak, bo wtedy też jest przewidywany kryzys, taki ogólnoświatowa recesja. Też często jakby te dane pokazuje tu u mnie na filmach i nie będę ci ściemniał, także tutaj teraz sobie zaczynam. To, co mogę Ci polecić i to, co ja bym, myślę, zrobił na Twoim miejscu, czyli powiedzmy, że tutaj większość z Was czyli oglądających mnie. Według mnie jest osobami, które jakby dosyć niedawno dołączyły do rynku krypto, albo już są dłużej na rynku krypto, ale po prostu mają mniejszy kapitał. Mniejszy, czyli powiedzmy między tysiącem a 10 tysięcy dolarów, tak? No i co ja mogę powiedzieć takim osobom? No więc słuchaj, no to już nie są te ceny, co były na Bessie, ale to są i tak ciągle dobre ceny, tak? Zapamiętaj sobie, że znowu tutaj wrócę do cykliczności, jesteśmy ciągle przed halvingiem. I te ceny, które mamy teraz na Bitcoinie, na Ethereum, na innych dużych altcoinach, to i tak jest nic, co zobaczymy w ciągu jednego roku, w ciągu kolejnych dwóch lat. Więc teraz jak ci się może wydawać, a już nie kupię Ethereum, bo już jest za drogie, to poczekaj, co będzie za, za rok. tak? I tak jeszcze Ethereum aż tak bardzo nie wzrosło. Tak, Teraz tutaj masz, patrz, wykres Ethereum do Bitcoina, gdzie cały czas. Te, jakby Ethereum spada, tak? Czyli to chodzi o to, że Bitcoin po prostu robi lepsze wyniki od Ethereum, ale też to jest tak, wszystko według cykliczności, bo rok drugi cyklu, czyli ten aktualny, to jest rok dłuższych altcoinów, w tym właśnie Bitcoina. I teraz patrz, biorąc pod uwagę na przykład, tak? Szczyt bitcoina, gdzie ciągle od tego czasu Ethereum malało, 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 malało względem właśnie bitcoina. To było mniej więcej 27 miesięcy, a potem ta korelacja zupełnie się odwróciła znowu na rzecz właśnie Ethereum, tak? Czyli dlaczego tak w ogóle jest, nie? W tym roku pierwszym po tych spadkach ludzie są przerażeni, dawają aktywów w te jakby cyfrowe złoto, czyli w bitcoina, jako najbezpieczniejsza, najzwyczajniejsza kryptowaluta, dlatego też bitcoin rośnie bardziej od Ethereum, dlatego Ethereum spadł. W stosunku do Bitcoina, rozumiesz, tak, ale około właśnie po tych 20 iluś tam miesiącach, czyli tutaj mamy teraz też, tak, od tego ATH na Bitcoinie 26,75 5, mniej więcej, tak, to są duże timeframy, gdzieś właśnie jesteśmy tutaj, tak samo jak byliśmy tutaj, na tym dołku, tak? I znowu jestem przekonany, że ten 2024 rok będzie rokiem Ethereum i też powoli, tak jak tutaj, powoli się zbieraliśmy i potem Ethereum wyprzedziło mega bardzo Bitcoina, teraz tak też będzie, będziemy się powoli zbierać i może gdzieś w drugiej połowie roku, tak? Wystrzelimy i naprawdę dużo bardzo tego Bitcoina tutaj wyprzedzimy. Więc polecam Ci to, że to i tak jeszcze ciągle nie są jakieś nieskończenie duże sumy po prostu pieniędzy i ta wartość rekrutowania nie jest jest ciągle już mega duża, bo jesteśmy ciągle przed halvingiem, a taki Ethereum i tak ciągle jest tutaj na linii wsparcia, bo według tej cykliczności dopiero wystartuje w tym roku, więc polecam Ci nie być hazardzistą, niech tam kupować je. E teraz kupię to, za ten a teraz kupię to, a teraz sprzedam, bo urosło, a teraz kupię, bo spadło. Wiesz o co chodzi, jak po prostu idiota. Tylko po prostu kup Ethereum, kup jakbyś du duże alty, skup się na jakimś rozwoju biznesu, wyjdź z tego McDonalda, skup się na zarabianiu pieniędzy i te nadwyżki inwestuj w krypto, w duże krypto, żeby po pomnażać swój taki pokoleniowy majątek, który zaczniesz budować, a nie jak hazardista, to tam klika w te przyciski i myśli, że zarobi, nie? Problem jest w tobie i w twoim mindsetzie, jak tak ciągle masz, że zarobię, a stracę. Idiota, więc <gryw> wiesz o co chodzi, więc skup się na czymś, co działa i zarób, bo to może być naprawdę ostatnia hossa taką, jaką mamy. Pamiętaj, że Bitcoin jeszcze nie widział prawdziwej re recesji, tak jak była w, 20 w 2007 roku i kolejne hossy już nie muszą być wcale takie, jaka strzykuje się nam teraz to wszystko. Liczę się, że zastosujesz się do tego, co mówiłem, i jesteśmy w kontakcie. Cześć.